i dzisiaj chciałem porozmawiać o złamaniu pewnej zasady w jednym projekcie, w którym pracowałem i muszę powiedzieć, że sam osobiście złamałem tą zasadę razem z kolegą, z którym mieliśmy przygotować pewną funkcjonalność danej aplikacji. A ta zasada to jest KISS Keep It Stupid Simple. I tutaj można powiedzieć, że to, co zrobiliśmy, było bardzo rozdmuchane, gdyż założyliśmy, że aplikacja będzie dalej rozwijana w tym kierunku. Co niestety miało swoje, można powiedzieć, nietypowe zakończenie. Ale od początku, o co chodziło z zadaniem, mieliśmy stworzyć import danych do pliku PDF. I tutaj chodziło, że użytkownik coś sobie zaznaczy i będzie chciał uzyskać plik PDF z danymi. I założyliśmy, że taka aplikacja prawdopodobnie będzie posiadała jeszcze inne możliwości importu, co poskutkowało, można powiedzieć, bardzo dużym rozdmuchaniem całej aplikacji. I tutaj mały przykład tego, jak to zostało rozrysowane przez nasz mały zespół. Czyli założyliśmy, że gdy użytkownik wybierze sobie dane, wciśnie przycisk gdzieś na froncie, generuj plik PDF, nasz serwer, czyli aplikacja, nad którą pracowaliśmy, wywoła jakąś fabrykę, której zadaniem będzie przygotowanie. Odpowiedniego buildera, akurat w tym wypadku założyliśmy, że takie, taka prośba o plik PDF przyjdzie w adresie URL, gdzie będzie zaznaczone PDF. I chcąc, nie chcąc, jako że mieliśmy tylko jeden format generowania, taka fabryka przygotowywała tylko jednego buildera czyli buildera PDF. I tutaj nie byłoby nic w tym dziwnego, gdyby nie to, że fabryka powinna przygotowywać, wybierać możliwość kilku takich plików, ale wymaganie było jeden format pliku. Więc po przygotowaniu takiego buildera, następnie aplikacja pozyskiwała dane z bazy danych, następnie takie dane były przenoszone do tego buildera którego zadaniem było już poinformowanie, wywołanie odpowiedniej klasy, która na podstawie danych, które zostały zwrócone, przygotuje plik PDF i zwróci go użytkownikowi. I jak widać tutaj na wykresie, to jest dosyć skomplikowana droga, i teraz najważniejsza część to wszystko zostało skasowane. Po około pół roku pracy w projekcie okazało się, że takie przygotowywanie plików po stronie backendowej nie ma żadnego sensu. Lepiej to zrobić na froncie, gdzie te dane już są gotowe, już zostały pobrane itd. Czyli nasza praca została wywalona do kosza, i w zupełności w tamtym okresie. Wystarczyłby bardzo prosty flow: czyli po zaznaczeniu wszystkich danych, z których użytkownik chciałby wygenerować sobie plik PDF, wystarczyło tylko przesłać to do naszej aplikacji backendowej, następnie wywołać odpowiedni serwis, którego zadaniem byłoby przygotowywanie tych PDF-ów. Taki serwis byłby w stanie już pobrać dane z bazy i tylko te dane, które byłyby potrzebne, a następnie przygotować i zwrócić taki gotowy plik. I przygotowywanie takiego wielkiego planu, aby dodać tą jedną funkcjonalność, i można powiedzieć myślenie o przyszłości, że przecież użytkownik będzie prawdopodobnie potrzebował jeszcze dodatkowych funkcjonalności, możliwe, że będzie chciał jeszcze przygotowywać pliki w formacie może tekstowym, może jakimś graficznym, no to już można przygotować pod to właśnie grunt, czyli przygotować fabrykę i w łatwy sposób dodawać te rzeczy. Niestety już samo rozrysowanie takiego planu Zajęło nam kilka dni przedyskutowanie opcji, które można byłoby dorzucić, czyli jakie wzorce projektowe wykorzystać, które będą bardziej optymalne, które mniej optymalne. Dodatkowo, czy to zwracać czysty PDF, czy może jakoś go spakować do ZIPa, czy może jeszcze coś innego z tego zrobić. Więc mieliśmy bardzo dużo dywagacji na temat takiej małej funkcjonalności, i tutaj nie zachowaliśmy reguły, żeby aplikacja była prosta, akurat funkcjonalność w tym wypadku była prosta. Więc skutkowało to po prostu przeciągnięciem wszystkiego w czasie i no niestety wywaleniem całej naszej pracy, którą włożyliśmy w tą funkcjonalność. Do kosza. I tutaj muszę powiedzieć, że nie tylko my popełniamy takie błędy, to znaczy doświadczeni programiści, ale również i juniorzy. To jest jeden z bardziej powszednich problemów ogólnie branży IT i programowania. Więc jeżeli interesuje Cię praca w IT albo już pracujesz, to zastanów się, czy te funkcjonalności, które robisz, Naprawdę muszą być aż tak bardzo rozdmuchane? Czy muszą posiadać aż tyle funkcjonalności? Czy nie myślisz przypadkiem o tym, jak aplikacja będzie wyglądała za pół roku? Bo nagle okaże się, że ta funkcjonalność, którą robisz, może wylądować w koszu, tak jak w moim wypadku, i ta praca, którą zrobiłeś, wylądowała w całości. Koszu. I to jest dosyć powszechna praktyka, że w IT w kodzie nie utrzymuje się kodu, który nie jest potrzebny, tylko się go usuwa. I to tyle w tej pogadance. Zapraszam za tydzień.